Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 15 werset. Werset z Biblii może uratować człowieka. Kasia uwierzyła wiele lat temu, jednak zachorowała na chorobę psychiczną i nie potrafiła nadal wierzyć, że Bóg naprawdę jej przebaczył. Pewnego popołudnia wsiadła w auto i pojechała bez celu i chęci do życia. Była zagubiona, nie potrafiła trzeźwo myśleć i chciała zakończyć swoje życie. Jadąc, minęła plakat, na którym wielkimi literami było napisane: „Zawróćcie i uwierzcie Ewangelii”. Kasia przeczytała ten werset i te słowa trafiły ją w serce. Zawróciła do domu i następnie odwiedziła pewnego wierzącego, który dodał jej otuchy i pomodlił się z nią. Dziś żyje szczęśliwie i jest bardzo wdzięczna, że jest dzieckiem Bożym i wie, że Bóg ją miłuje. Bóg przemawia także dziś. Czasem głośno, czasem cicho. Czasem Jego słowo jest jak młot kruszący skały, a czasem pociąga powrozami miłości. Czasem mówi przez kazanie, czasem przez werset z Biblii, jak w przypadku Kasi. Czasem przez słowo, czasem przez spojrzenie, gest. Tak mówi Słowo Boże w Jeremiasza, 23 rozdział, 29 werset, Ozeasza, 11 rozdział, 4 werset. I Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 22 do 31 wersetu. Jednak zawsze, obojętnie w jaki sposób Bóg chce dotrzeć do serca i je zmienić, zachować serce przed zgubieniem, Jego słowa są duchem i życiem, konkretnie i osobiście przemawiają do człowieka. Tak mówi m.in. Księga Joba, 33 rozdział, 18 werset, albo Ewangelia Jana, 6 rozdział, 63 werset, albo Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 20 werset. Czy pozwolę, by Słowo Boże dotarło do mnie? Czy zauważam, że On do mnie mówi? Właśnie do mnie i konkretnie w tej sytuacji. On mnie miłuje i chce mnie uratować, świadczyć mi dobro na wieki i na wieki mieć mnie przy sobie. Jak odpowiadam Bogu? Kiedy Mu odpowiadam? I czy zawsze jestem chętny, aby Mu odpowiedzieć?